a Beata Szydło uznała to jego wystąpienie za element kampanii wyborczej Platformy. Ja nie będę komentować kampanii wyborczej Platformy Obywatelskiej. Antoni Macierewicz pojawił się w kampanii, wprawdzie w Chicago, ale jednak, czy to jednak jest, rozumiem, element strategii Prawa i Sprawiedliwości? No nie będę komentować tego strategii wyborczej Platformy Obywatelskiej. Ale to mówi wiceprezes partii, mówi, używa słów takich jak sugeruje, że Donald Tusk to agent Stasi, mówi, że w Polsce się żyje jak za czasów stalinowskich. Proszę się nie dziwić, że o to pytamy. Chcemy usłyszeć pani zdanie na ten temat. Po to, żeby strategia wyborcza Platformy właśnie tak się toczyła, no nie będę tego komentować. Czy Antoni Macierewicz nadal jest wiceprezesem partii, czy pełni jakąkolwiek funkcję w partii, jeżeli tak, to jaką? No jak pani doskonale wie, jest wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości.